Cześć, dzień dobry, witamy bardzo gorąco, tu Radio Wolna Europa, przy mikrofonie Edzio, DJ Edzio, a ze mną jest DJ... Admiros, siema. DJ Admiros i się bić zombiaki. Ja nie wiem, na DJ-a się nie nadaje chyba. Ale co, nie umiesz tak szybko palcami? Nie, nie umiem muzyki fajnej puszczać, bym puścił heavy metal. To dobre, to może być, to dobre radio byś miał. Radio metal bym puścił i wtedy ludzie by powiedzieli, co to jest, nie będę tańczył, do tego uciekam. I tak. Nie, no metal jak metal, ale taki rock stary jest zajebisty. Ale mówię o takim starym, nie? Mm-hmm. Ja pamiętam, jak byłem na koncercie. O kurde, wypierdolę ode mnie w ciarzu. To było chyba z 2 lata? Więcej jak 2 lata. Gryzie mnie, czemu ty mnie pomagasz? Tak. Pomagam, biję, patrz. No, to byłem na koncercie, to było jakieś 2-3 lata temu w Warszawie. To był zajebisty koncert. Byłem kiedyś też na Iwanie i Delfinie, ale to już takie fajne nie było. To raczej fajne nie jest. Nie, Iwan Delfin był fajny. Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Nikt nie przeoczy, wiem, że nie. Jej piękne czarne oczy, widzę czarne oczy. Co ty, Iwana nie znałeś? Znałem, ale nie lubiłem tego nigdy. Jaki to hit był, ja pamiętam, jaki to był zajebisty hit. Ja... Może nawet nie byłem na koncercie Iwana i Delfina, tylko kiedyś byłem na wakacjach i Leper chyba jeszcze żył, ten od Solary. No. Były jakieś wybory miały być i z kuzynem poszedłem właśnie do Lepera. Znaczy nie tyle do Lepera, co Pudzian jeszcze tam wtedy był. I był Pudzian, był Iwan i Delfin. No i czekaliśmy na Pudziana, żeby sobie go zobaczyć, że jaki to wielki kaban, kurwa, kawałek cegły. I Iwan i Delfin wyskoczył. To zaśpiewał w sumie 3 piosenki, a przybierał się chyba 4 razy. O Boże. To było tak, że przyszedł, powiedział: dzień dobry, jestem Iwan i Delfin. Wyszedł, zebrał się, wrócił, zaśpiewał piosenkę, przebrał się, zaśpiewał jeszcze jedną, przebrał się. Potem jeszcze się przebrał i się pożegnał. Jakoś tak to było. Czyli takie ubranie specjalne na pożegnanie. Tak, on się przebierał naprawdę kilkukrotnie. Okropne. Jak tak i... można, no przecież... Bez sensu. No co, jakaś historia z twojego życia, że można się teraz przebierać? No. Czy ja mam jakąś historię? No nie, bo powiedziałeś, że tak można. To ja nie, mówię, że tak nie można, no. To jest... Głupie tak się przebierać co chwilę. To jest nieludzkie. No dobra, no to ja się dzisiaj przebiorę do obiadu. I do kolacji się też przebiorę. No wypadałoby. Nie, tak nie można. Dowód tożsamości, mam dowód tożsamości numer 13, a my 14 szukamy, nie? Nie wiem już nawet którego. 14 szukaliśmy. Ja tu wszystko zapomniałem w tej grze, mam patyk zepsuty. Ale czekaj, bo... Ja w sumie chodzę z rurką, choć ale... pójdziemy też... już oddać tę misję, bo ja bym chciał skorzystać z naprawy. No to jest tam 117 metrów, gdzie masz wykrzyknik czerwony. To czemu nie idziemy w tamtym kierunku? No idziemy dookoła. Tylko że ja nie mam czym bić, wiesz jak to jest. To ja ci coś zaraz dam. Czekaj, sprawdzę w ekwipunku, którym to był ekwipunek. O. Chodź, pohandlujmy. Poczekaj, teraz jest zajęty. Nie. Dam ci coś. Nie kop mnie. Dam ci coś. Mam już, czekaj. Co masz? Ja tu mam pełno broni. Nóż ci mogę dać. Chcesz nóż? Taki dobry ci dam. No to daj. Łamliwy nóż. Masz łamliwy nóż ci dam. I nóż, i to, co, bo jest rozjebany i to też. Skąd ty tego masz? Bo ja zbieram, nie psuję. Czekaj. Teraz sobie muszę to włożyć. Wyekwipować. Dobra, tu coś jest do zabrania. Ja mam jakąś taką rękę. Na mapie, że trzeba coś zabrać. Załóż pyk. O, punkty umiejętności dostałem, kiedy ja level zdobyłem. Ty ciągle te levele zdobywasz, a ja siedzę cały czas na tym samym. O, dobra, część samochodowa. To do tamtej misji innej. Jak na tym samym, który ja mam? Ja mam 7 już. O, 7. Ja mam, 6.
Dobra, tu sobie damy umiejętność i jest na maksa. Zajebiście. Dobra. Lecimy. Jestem Idziemy? Gotowy. No. To do wykrzyknika. O, tu jest jakaś pani. Czeka na nas. Czeka. Leży. Ślizga. Już zostawiam. Zostaw. Zniszczysz sobie rurkę. Nie. Za co mam? Kastet, nie rurkę. Kastet jest kiepski. Ale i tak już. Ja się zastanawiam, kiedy w tej grze zdobędziemy jakąś taką broń palną. No, bo tam są jakieś w tym czasie, w ekwipunku. Dobra, amunicja. Jedziemy autem? No dobra, będzie szybciej. Kubuś kieruje. Powiedz, kiedy wejdziesz, bo ja nie widzę. Nie wiem, bo zapomniałem. Aha. F mój. Już, drogi. Już. Jak film. Już jestem. A, do przodu. Prowadź. Nie wiem, jak daleko dojedziemy, bo to chyba... O. Jedziesz w przeciwnym kierunku, a nie. Jak? Przeciwnym? Nie wiem, nie wyświetla mi się. Nie wiem, ale przejadę chwilkę. O, szybę rozwaliłem, nic nie widzę. Dobra, to ja wracam, bo rzeczywiście w przeciwnym kierunku. Aha, w koszyk wjechałem i w koszyk... Koszyk wiklinowy mnie zablokował. Ale możesz ich rozjechać wszystkie. No właśnie chcę, ale trochę twardzi są. Albo znowu w koszyk wjechałem. Dobra. Nieźle. Koszyk, który zatrzymuje samochody. Tak, ale zombiaki przyjechałem. Dobra, można wyjść. O, tu jest jeden. Tu jest jeden. Chodź do wujka. Chodź do wujka. O kurwa. Pały sobie. Będzie mnie bolała pała. To w sumie daleko nie ujechaliśmy, bo wejście tam jest chyba... A, my do latarni mamy iść. Zapomnieliśmy. A, czyli można było wziąć to auto i jechać po prostu drogą, tak jak wtedy jechaliśmy. Dobra, następny. Ale dobra, raz. Idziemy na pieszo. O, złamałem go. Czyli co, kastet ci się podoba? Może być. Nie jest zły. Chociaż ja tak trochę, ten... Ja trochę po dupie dostałem. A buta mu zajebałem za 124 punkty. Duży but. Już kasy trochę nazbieraliśmy. Będzie można coś kupić. O, 9 funtów miał ten, co na masce leżał. Znaczy 9 funtów, nie ta waluta dolarów. Nie ta waluta. Dolców. Zaraz mi się broń popsuje całkowicie. Ty idź tam, możesz ich bić. Ja sobie zobaczę, jak tam z bronią, nie? To jest na razie wszystko rozdupione chyba. Dobra, to założę. Tu z nożem. Tu też z nożem. Zobaczymy, kiedy wszystko rozdupię. Dobra, idę. Jeb. Chyba mi się kastet rozwalił. To jest do dupy, że jak się coś rozwali, to... To nic nie bije. Teraz, że nic nie... Czemu nie wiem? Nie, to on tak długo ten broń zmienia, nie? Mhm. Nie no, rozwalił mi się, bo nic nie biłem. Muszę sam zmienić broń, bo mi nie zmienia. A bo nie masz nic dodanego w ekwipunku pewnie. Mam. Jak wciśniesz kółko od myszki, tak? No tak. To mam dodane. Jak ci się jedna broń popsuje... To mi nie zmienia. To... A ile tu leży tego? Czego? Kasy, plecaków, wszystkiego. Walizę. No i oczywiście wszystko jebałeś już, nic nie ma dla mnie. No nic, to następne będą twoje. A czekaj, bo ja mam ekwipunek już pełny. A nie, bo ty już zabrałeś. Dobra. Ja mam pełny ekwipunek, 14x14. Czekaj, ja bym chciał coś wyrzucić. Niepotrzebnego. O. To ja idę już tam do góry. To ja bym coś wyrzucił, ale to wszystko jest potrzebne. No właśnie, tak jakieś plany trzeba dorwać i coś sobie zbudować lepszego. No, takie bicie to trochę nie tak jest. Bum. O, jeszcze żyje. A, energia mi się skończyła. No muszę, dosadziłem kopa w dupę. Dobra, o, pulsuje mi krew. Cały ekran mam na czerwono. To ja podejdę i go zabiję. Nie, ja dam radę. Dobra. Dobra, żartowałem. Już.
Chociaż nogę mu jedzie. A, już nie żyje. Widzisz, jak dobrze mi poszło? Mówiłem, że dam radę. No, pięknie. Tylko, że ja musiałem go prawie w połowie zabić. Nie, 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 to się nie liczy. Ale liczki z domu. O, dobra, znowu energii. Trochę za mocno nadpierdalam tym wszystkim. Ja co chwilę mi się właśnie kończy też ta energia. Powinno być więcej tego. Może wiesz, jak masz mało energii, jak masz mało życia, to masz mało energii. O, znów mi się coś popsuło. O. Co ty masz mieć? Co ty masz za pał? Co ty ma? A, doszło. Pół wiosła raczej. Czemu oni, gdzie oni trzymają tą kasę? Jak każdy jest w bokserkach albo w bikini i oni... O, w dupie. Czekaj, bo... Tu jest misja do oka. Gij. Ja myślałem, że ty lubisz ze mną grać. No jak to, nie patrzę. No mówisz, żebym ginął. Nie, nie mówię, żebyś ginął. Jak kiedy nie? Tak powiedziałem. Przed chwilą powiedziałeś gin. A powiedziałem do tego zombiaka, tak wiesz, gin. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę ci, nie wierzę. No co ty? Smutno. Dam ci apteczkę. Zraniłeś. Masz? Daj. Czekaj. No. Co, handluje się nią? Czekaj. Alkohol, nie chcę alkoholu. Ale zobacz, ma symbol apteczki. No dobra. W sumie alkohol też ma. Sprawdź, czy ci życie da. Załóż, weź. Jak to się używa? Prawie? Musisz go wrzucić w ekwipunek i wybrać go. I później użyć jak broni. Aha, dobra, jest tutaj, użyj. No i niewiele mi pomogło. Oprócz tego, że mi się świat kręci. I no i widzisz, jest fajnie. No i jest zajebiście, ale wolałbym jeszcze mieć trochę więcej pasków zdrowia. No teraz spróbuję iść prosto, nie do końca mi to wychodzi. No, jesteśmy w bazie. Tu jest baza, tu musimy porozmawiać z kimś. A też tam. Masz takie niewidzialne auto? Zobacz. Jak niewidzialne? Widzialne, ja je widzę, niebieskie. Całe? Całe. Ja widzę takie tekstury pourywane, widzę maskę, drzwi i klapę z tyłu, nic więcej. Nawet kół nie ma. Ja mam okej auto, fajne. Mógłbym takie mieć. Tylko nie w takim kolorze. Zgimy ten, a, ten ma jakąś misję dla nas. Walić go. To my z tym musieliśmy pogadać, tak? O, tym. No. Okej. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. Wow, wykonaliśmy jakąś misję. Też masz filmik? Tak. Latarnie widzisz, w sensie. Mhm. I patrz, nawet anteny mają, nie wiem, cyfrowego Polsatu, albo co to tam jest, telewizji Trwam. Być może. No w końcu, dzięki, stary. Haha. Dobra. Dobra, ja wszystko zabieram, zanim ty tu wpadniesz. To ja naprawiam najpierw. Tak, chcę to naprawić. Napraw, ulepsz, napraw, stwórz. Zobaczymy, co można stworzyć. Ja nic nie mogę. Nic nie mogę. Masz jakiś kij baseballowy albo król baseballu? Nie. Dobra, tego nie. Czekaj, masz. Bo gdzie ty jesteś? Co ty tam patrzysz? Albo gwoździe. Ja zrobię stwórz. A masz gwoździe? Ja mam chyba gwoździe raz. Stwórz, poczekaj. Ja mam... Zobacz w ekwipunku, czy masz gwoździe jakieś. Czekaj, to muszę wyjść z tego. Powiedz, że duży masz. Gwóźdź? Nie, gwoździe. Gwoździe, razy dwa mam. Daj mi jedne. Co chcesz zrobić? Nie wiem, tam coś jest do tego. To handluj. To handluj. Będę miał jakąś broń. Czekaj,
Czekam. Dwa czy jeden? Jeden, bo jedne mam. Dziękuję. I zaraz zobaczymy, co mi stworzy. Mogę zrobić zagwozdkę. Obrażenia 65, plus do tego jakąś toksyną pluję i nie wiem, jakieś tam śmiertelne gówno. Trucizna zabójcy, to zrobiłeś? Nie, zajadły kij. Aha, to ja mam inne tak... plany, projekty. Stwórz, ulepsz, napraw. Dobra, mam. Ha! Teraz ulepszyć to trzeba. Kij zagwozdka, ulepsz. A zobacz, ty jeszcze od niego można odebrać. Odebrałeś broń? Co, no on coś... Spawacz. Widzisz, jaką mam broń? Zobacz, jaką mam pałę. Widzisz? Widzę, ło! Z gwoździami. Dobra, teraz to trzeba naprawić. Ja sobie umiejętności kliknę, mam dwa punkty. Dobra, ja ją maksuję, tą broń. Będzie zapierdalało nią. Dobra, i sprawny klucz nastawny. O, też dobry. Widziałeś ten klucz, jakie obrażenia daje? No, ale jest, czekaj. 104. Ale mój kij zadaje 160. Niebieski. Ty dalej jeszcze go masz? No cały czas, ja go nie oddam. On jest bardzo dobry. Napraw. Napraw. Aż mi się kasa skończyła cała. Dobra, coś jeszcze miałem? Mam 0. 0 złotych. Złotych dolarów, oczywiście. Wszystko użyłeś? Tak. Wszystko ulepszyłem, znaczy co się dało. To jeszcze mam 1000. Chcesz coś? Dać ci coś? Bo w sumie nie potrzebuję. Nie, mam już. Full. Dobra, ja sobie tylko teraz zrobię jeszcze pały. Pozakładam. Tą pałę załóż tu. A zobacz, mamy dalej 8%. Dalej nie idzie. Nie idzie do przodu gra. Ten nóż załóż tu. Załóż go. Dobra, i ten klucz nastawny załóż tu. Dobra, i w sumie tyle. Gdzie jesteś? Uciekłeś już. Na szczycie. Na szczycie, to tutaj. Trzeba teraz misję jakąś wziąć. Chyba od niego. Dobra, jestem. You don't know me, but I shall remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. No. To co, teraz tą główną robimy, dla zabicia czasu. Mike i Dominik, potrzebują twojej pomocy. A ty jesteś na antenie, czemu ty jesteś na antenie? Główną robimy chyba, nie? Dla zabicia czasu. No tak, tak, tylko... Musimy ją wybrać, tak? Zadania. No, ja w niej jestem. Dobra, to ja już też. Dobra. Mike i Dominik. Szukamy Mike'a i Dominika. Oni chyba na dole są. Tam jest jakaś biała flaga. Nie. Gdzie oni są? Nie mam żadnej flagi, nie mam nic. Nie mam pojęcia. Gdzieś muszą być. Tutaj tego nie ma. Dobra. Mike i Dominik. A, porozmawiać z Simeonem musimy. Skąd wiesz? No bo tak mi się wydaje. Bo już z nimi rozmawialiśmy chyba. A nie. Poprzednio. Mike tak? I Dominik potrzebują twoją... Nie wiem. Dobra, no to idziemy gdzieś. No chodź, tu jest szybka podróż. Gdzieś. O, tutaj. Szybka podróż, wieża ratowników, jebut. Podróż. O, mnie też przyniosło od razu. I teraz... do Simeona, to ten, on na górze był, nie? O, dokładnie. Raz. Biegaj tymi nóżkami. Biegaj, dziabaj. Nie. Myślałem, że coś leży na podłodze. To tylko zwłoki, nie przejmuj się. Okej. Okay. Nie. Jest. We're safe here for now.
but there's still a lot to do. To chyba nie o to chodziło. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. Chyba nie poszło tak, jak być miało.